Patrzcie, co się dzieje. Ja pierdzielę, ile dżdżownic, zobaczcie. Ciach, chowają się. Normalnie idę i patrzcie. Ale jaja, patrzcie, jakie wielkie. I to wszystko w moim ogródku, zobaczcie. Kurde, masakra. Trochę wilgoci poczuły i patrzcie. Fru. Niesamowite, zobaczcie to. No, dziecinko. Ja pierdzielę. Taki spektakl normalnie. No, huu. Ale klimat. Krzysztof był. Przywiózł takie rzeczy na targ staroci. Ale nie tylko. Takie rzeczy w lesie u siebie wykopuje. Spójrzcie. Na starym wysypisku. Winiary, przyprawa do zup w takiej samej butelce jak płyny hamulcowe z lat 70. Moi kochani, zobaczcie, w różnych wariantach. Także jest mega, powiem wam, bo dzieci będą mogły zobaczyć, że kiedyś, proszę, taka sama butelka, płyn do naczyń nefryt, że kiedyś, notabene, można by rzec, nie liczyło się opakowanie, tylko liczyła się zawartość. A ponadto Krzysztof jeszcze przywiózł mi przefantastyczne, piękne rzeczy. Taki piękny słoik w kolorze morskiego szkła z Sierakowa i pyszną, kompletną lampę naftową ze szklanym zbiornikiem. Krzysiu, bardzo ci dziękuję naprawdę i za długie wspólne rozmowy też ci bardzo dziękuję. Och ty cholero, och ty cholero. Eksplozja wiosny. Ptaki śpiewają. Ja oczywiście po nocnej zmianie. Nie wiem, pewnie nie pamiętacie tego miejsca. To jest Starorzecze. I tam kopałem. Wyciągałem dużo weków i innych rzeczy. Pamiętacie tego spadochroniarza? To tu wyjąłem właśnie. A potem podniósł się poziom wody w Starorzeczu. No i dostęp do tego miejsca był zerowy. A wczoraj tutaj byłem. Wziąłem wór śmieci, bo zostawiłem wtedy. No i odkryłem coś, co właśnie przyszedłem eksplorować. Powiem wam, że najlepsze siatki na śmieci i urobek z Ikei. Co prawda ja nie rozumiem fenomenu Ikei. Nie mam w domu chyba nic z Ikei. Ale dziwi mnie tylko to, że naród 10-milionowy podbił naród prawie 40-milionowy. Także, bo w Szwecji polskich sklepów nie ma, nie? Tylko są szwedzkie w Polsce. No ale nie wchodząc w politykę za głęboko, jak się ma sprzedajnych polityków, miernoty w kieszeniach korporacji, no to tak to się kończy, że 10-milionowy naród podbija 40-milionowy naród. No nic, widzimy się na miejscu. No i widzicie, tak to wygląda. Woda troszkę opadła. Tu właśnie wczoraj sobie grzebnąłem. No i takie rzeczy zaczęły wychodzić, spójrzcie. Może jeszcze gruszki będą w cukrze. Ale pokrywka będzie. A to jest chyba miedziana sprężyna, samoróbka. Coś mi się tak zdaje. Łatwo to sprawdzić. Wystarczy wygiąć. Jak wyjdzie, no już widzę, że to jest miedź. Jak wyjdzie rudzielec. O, widzicie? Miedziucha. Dobra. Tak można zaczynać. Ale najpierw wiecie, co zrobię? O, proszę. Miedziucha, miedziucha. Najpierw wiecie, co zrobię? Spakuję do worów te śmieci, bo część z tego, ile dam radę, tyle wyjedzie oczywiście. No, fajnie byłoby uwolnić to miejsce z tego wszystkiego, nie? No, ale latem jak poziom opadnie, będziemy działali.
No i dobra, kupa była, kupy nie ma, te dwa wory dzisiaj wyjeżdżają. Reszta zostaje i czeka, bo pamiętajcie, mamy tylko po dwie ręce. A jak mawia klasyk, małymi łyżeczkami a stale. A teraz sobie kopniemy tutaj, zobaczymy. Na pewno masa ubłoconego szkła tu będzie. O, tu jest jakiś worek. Jakieś szyby. No, ciekawe, co skrywa ten worek. Ale błocysko, ja pierdziele, patrzcie. Jakieś pończochy idą autentycznie, kurde. Elana Toruń. Będą wory następne ze śmieciami. A tu już jest woda, kurde, chyba nie pokopiemy. Niestety, patrzcie, normalnie skarpetki tu się przetarły, o. No i do wyrzucenia, no i wiadomo, sam bym wyrzucił. No chodź wek. Cały czy nie cały? Kurde, pełen błota, ale cały, nienaruszony, no to do wyschnięcia. Tu też jest jakiś słoik. O! To są te, wiśnie w likierze, nie? Kiedyś mi pisaliście, wiśnie w likierze z lat 70. bodajże, czy coś takiego. No fajny, ciekawy słoik. Może damy mu drugie życie, to się okaże. Na bok. Szklaną bazę musiałem trochę dalej przesunąć, bo tutaj wychodzą, zobaczcie jakie wychodzą rzeczy. Ciuszki, fatałaszki. O kurde, elegancko. O i jest drugi ten do pary z rozpierdakiem tutaj, super. Jeszcze jakieś syntetyki. A kurde, szkło. Jak to ziemia potrafi przykryć. O, i trzewik. A kurczę. Wek. Kurde, niedobrze tak rzucać. Dobra, tu wyżej będę rzucał. Tu widzę jest pokryweczka. Uszczerbiona niestety. No to na bok. Jest jakieś szkiełko, musztardówka z 87 roku, także wiemy mniej więcej kiedy to tutaj trafiało. O kurde, ubity Mirostowice czy jakoś tak, no piękny, ale tutaj ubity, komuś kompot nie smakował i dupnął o stół i koniec i po kubku, a w kubku było, a co to jest? Kielon i to cały z PRL-u, no nieźle, taki widzicie kielonek. No i schodzi głębiej troszkę jeszcze ten pokład. O, tylko tu już jest takie błocysko, że nie wiem czy coś z tego będzie. O, coś złapałem. O, uwaga. Jakąś szmatę złapałem. Znowu. Ja pierdzielę. Ale bobrzysko. Szkło. Wek był, ale się rozbił. Ale tu jest za to flaszeczka. Proszę, co to jest? Śląska wytwórnia wódek. Na bok. Któż z nas nie lubił się bawić w błocie, jak był mały? Ręka do góry w komentarzach. Kto lubił się bawić w błocie? Kto robił tamy, przepusty po kałużach? Oczywiście komu rodzice pozwalali, bo
my nie pozwalali. No i tak się to, widzicie, skończyło, że teraz mam 42 lata i dalej grzebię w Błocku i sprawia mi to przyjemność. Co to mogło być? Czy to był taki wielki wałek na włosy, żeby zrobić koka loka? Ale jest fajnie, powiem wam. Trochę już kręgosłupa nie czuję, bo stoję tu w rozkroku, ale trudno. A co tu mamy? Coś kolorowego. Polena fabryka, coś tam. A to już po kiwi, nie? No, kiwi ząbożywi. No, przyznać trzeba, że skarbów nie wyrzucali. WEG, Zjednoczone Zakłady Szklarskie, ubity. Weźmiemy, sprawdzimy, czy wzór taki mam, czy nie mam. A jeszcze jeden kielon. Było pite. Co my tu mamy? Pokrywkę z weka. Pieńsk. Bierzemy. A tu co mamy? Jeszcze jedna pokrywka z weka. Wymiarki. Też zabieramy. Będziemy porównywali wzory. O. Spodeczek na cytrynkę. Tudzież, no nie, pod szklankę to nie było chyba, bo jest zbyt obły. No bierzemy, w całości jest, super. Dzisiaj taki spodeczek można za niekapka użyć. Znowu pokrywka weka. Ja coś czuję, że tu w tym jednym miejscu piwnicę bym w słoiki wyposażył. No i tym oto sposobem widzicie, kolejne wysypisko przestanie istnieć. Surowiec wróci do gry, bo o to chodzi, żeby nie leżało i się nie marnowało, tylko żeby było w ciągłym obrocie. Bo na tym polega recykling, że ma być w obrocie i tyle. Ale jest frajda. Tu mi coś szczyrknęło. O, jest pod dno od słoja. Fajnie by było, jakby mi telefon w to wpadł, nie? No, to kanał do zamknięcia. Ale jaja. Co tu jest? Ale smaczna. Do ogródka do mnie. Egoizm ekologiczny. Porywał dżdżownice z naturalnego środowiska i umieszczał je w swoim ogródku jak w obozie. No i w Teleekspresie już mają temat, nie? Wiadomo. A tu mamy sprawnego, że tak powiem, eweka. Super. Ale przyjdę do domu umorusany, ja pierdzielę, ale jakiś szczęśliwy, nie? Wiecie, że po nocnej zmianie facet ma najwięcej energii. Jeszcze jak ją tak fajnie spożytkuje, to już w ogóle. I potem pójdę się drzemnąć, a potem to już wiadomo. Obowiązki, te sprawy. No kurde, szkoda, że ta woda tutaj wypływa. Bo nie mogę zerknąć, co jest pod jej lustrem. O, tu na przykład jakiś korek. I tu jest musztardóweczka. I buteleczka po jakimś szamponie. Co my to mamy? A, nieważne. Niech się wypróżni. O. Nie wiem, czy zauważyliście, że tylko szkło, zero złomu, także ten hop był gospodarny, złom wykorzystywał,
No chyba, że zakopał w innym miejscu, bo tak też mogło być. Po prostu w tym transporcie poszło tylko szkło. No tak to wygląda. A ja się już podkopuję pod moją bazę, nie wiem. Znowu źle wybrałem miejsce. Spójrzcie, jakie dziadostwo. No to idzie na przok, nie? Wiadomo. No i mówiłem o złomie i wyszedł jakiś ring. Niedużo, ale cieszy. O, chuta czeka na niego. Tym razem idzie porcelana. A, na bogato. Proszę. Kubek uszczerbiony. Wałbrzych made in Poland, czyli już PRL. Ale nic z niego nie będzie, chyba że ktoś zrobi doniczkę do fiołka. Bo i tak może być. A jak mówimy o doniczkach do fiołka, to pozdro Darku, pozdro Maćku, pozdrawiam was. I szukamy dalej. Znaczy szukamy, babrzemy się dalej, nie? Bo wiadomo. O, ketchup. Następnym razem w ogóle myślałem o takim wózku, kurde, ale jak ma Wojtek z kanału Czyste Giery. Ble, ble. Tylko że no nie wiem jak tam z ładownością mojej Fabi, bo taki wózek zająłby miejsca tyle, że kurde dużo śmieci można spakować. To w sumie trochę szkoda takiej powierzchni, wiecie, ja mam hatchbacka, nie mam kombika. Także. Ale pomyśleć można. Słoiczek. Musztardóweczka i szkiełka. Przyjdzie jakiś większy deszcz, wiosenna burza, ulewa, to może przepuczę trochę to w całe szkło, że tak powiem, to całe towarzystwo, ale mi się kopaczka obkleja. Tu jest taka glina nieprzyjemna. No. Jeszcze więcej weków. Kurczę, no. A cała piwnica tu wyskoczyła. No szkoda tych weków, szkoda, że to wszystko, znaczy wszystko, no że większość jest porozwalanych jednak. Proszę. No jakie ładne. Kurde. Dzisiaj się studenci w Krakowie, Warszawie, Toruniu i innych miastach zabijają o takie luksusy z dawnych lat. Można sprzedawać. Wyprać i na OLX-a. No, co? Taki żart oczywiście, żeby nie było. Syrop na przok. I porcelana. Była. O, pierwsze aluminium wpada. Maś na ból życi. To na 100%, ale jest za brudne. Nie będę tego mył. No i tak widzicie, likwiduje się stare, nielegalne wysypiska śmieci. Jak to śpiewali chłopaki z Kalibra. Metr, metr po metrze, krok po kroku. No i sterta rośnie. A potem na grzbiet i wynosimy. A inni patrzą i mówią, co za debil, po co on to robi? A robi, bo lubi i tyle. Jak tego nie rozumiesz, to twoja sprawa. Nie? I wszystko w temacie. Tu jest chyba jakieś obuwie. Może jakieś Nike z czasów pierwszych piastów. Ach, kurde. Nie. Ja, patrzcie, kurde, myślałem, że Adidasy. A to ino dwa paski. Nie doszyli trzeciego. To są te Adiadocy. Taki klimat widzicie. Dżdżownice. Elegancko. Co to jest? Patrzcie. O, ubite. Szkoda. Nie wiem, czy kryształ, czy szkło. Pewnie szkło, no ale ubite mimo wszystko. Rzucali się tym, to ubili. Żaruwa. No ale fanty ciekawe czasem tu wychodzą. Wtedy też wyszło szkło jakieś ozdobne, pamiętam. O kurde, patrzcie, co to jest. To była mrówka. Tu miała miejsce na czułki.
Ping. O kurde, fajne. Tu są jeszcze jakieś babry, nie zauważyłem. Dobra, do wyschnięcia. Nowa kupa, kupa szkła. Troszeczkę zabiorę, bo przecież nie będę z pustą torbą szedł. Gumioki wyglądają jak wyglądają. Ten słoiczek sobie zabiorę. Może bez zawartości. O, tak, tego spróbuję opróżnić. Żeby dwa razy nie... O, wyszło, kurde, elegancko. Żeby dwa razy nie chodzić. Tu jeszcze widzę jakiegoś śmiecia. No, dobra. Poszło. No i tu będą znowu dwa wory do wyniesienia i małymi łyżeczkami a stale. Oczyszczamy, oczyszczamy. Tam szkło. Wszystko cierpliwie będziemy usuwać. Oczyścimy ten teren. Patrzcie, jak tu jest pięknie. Żeby zwierzaki miały po prostu swój raj na ziemi, a nie babrały się w ludzkich śmieciach. Trzymajcie się, papaty.